Ho, 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 witam Was w pierwszym odcinku mikołajkowym i ogólnie takim świątecznym. Nie było mnie, nie skończyłem robić questów halloweenowych. Niestety powypadały mi trochę niektóre rzeczy i nie dam rady. No, mogę Wam jedynie przeprosić. I mamy przynieść makinie. Zaczynamy oczywiście questa u makiny Witchan i mamy jej przynieść jemioły z mistycznego boru. Ja tam jemioły już mam, ale teraz Wam pokażę, gdzie ją zdobyć. Aby pozyskać jemiołę, musimy pójść do Mistycznego Boru. Mistyczny Bór jest tutaj, mamy przedmieście Karkahani. Mistyczny Bór jest lokacją, do której przechodzimy przez prawy górny róg. I tutaj mamy jemioły tej lokacji. Leżą sobie po prostu. O, na przykład tutaj. I widzicie, goni się właśnie z jakimś typem. Ale ja ją podniosłem, więc no sorry, koleżko. Ja już wracam w takim razie. Okej, okay, już wam pokazałem, więc w takim razie dajemy jej jemiołę, żeby było wcześniej, żeby było szybciej, nie wcześniej. I teraz mamy przenieść jej mąkę z łan zboża oraz to zaraz później, tak? Najpierw mąka, czyli tak, lecimy do łan zboża. Możecie mi w ogóle napisać w komentarzu, jak tam u was, czy czekaliście, czy obstawialiście, czy nagram questy, czy nie nagram. Większość pewnie obstawiała, że nie nagram. Mamy panią młynarzową, mówimy, że potrzebujemy mąki. I teraz musimy iść do Esmerili po trzy jajka. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest Esmerila albo kim jest Esmerila, to Esmerila jest w domu sióstr tutaj. Jest to siostra Makatary, która właśnie handluje jajkami i innymi rzeczami. I oczywiście pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy bierzemy przez dialog, nie w sklep, ale przez dialog. No i teraz mamy te wszystkie trzy rzeczy, dwie rzeczy już zanieść do makiny. A w ogóle quest to się nazywa poduszkowe niespodzianki, bo quest jest związany z mikołajkami. Ogólnie jeszcze gwiazdkowy quest pierwszy wszedł dzisiaj, znaczy gwiazdkowy, no to jest takie przygotowanie do gwiazdki. Nie wiem w sumie, jak to tam będzie wyglądało z tą gwiazdką, o kiedy się zacznie, ale makina pieczyciaska zajrzyj do niej za jakiś czas, by sprawdzić, czy już skończyła. No i w takim razie mamy chwileczkę przerwy i widzimy się za chwilę. Okej, okay, i makina ma już gotowe dla nas ciasteczka. Lukrowe ciasteczka od makiny i mamy iść do Rona po szczotkę i pastę do butów. Jakby ktoś o dziwo nie wiedział, gdzie jest Ron w tej grze, to dziwne. Ale no to Ron stoi tutaj obok i mamy wrócić do makiny z tymi rzeczami. Oddajemy jej to. A nie. Aha. Aha, dobra, my musimy to wziąć do ręki. Wszystko jasne. Bierzemy to do ręki. No i czekamy, aż wyczyścimy sobie buty. I kiedy mamy już czyściutkie buty, wracamy do makiny i mamy iść do świątecznej sypialni. I no, ten quest się nie zmienia zasadniczo. Od kilku lat, sześciu, może mniej, może więcej. No ale świąteczna sypialnia jest zawsze w tym samym miejscu, w tym samym miejscu, o którym zapomniałem. To jest tutaj, o, chyba zmienili lokację, albo ja jestem trochę do tyłu. To jest tutaj pierwsze piętro i ludzie, widzicie, jak tutaj pięknie powyrzucali. Możemy iść się położyć. Zobaczmy, gdzie tu jest łóżko. O, tutaj mamy poduszki. Patrzcie, możemy sobie wziąć te poduszki. Możemy porzucać tutaj na przykład w kolegę. Kolego. O, widzicie, rzuciłem w niego poduszkę. Dobra, ale. Czemu nie mogę się tu położyć? Połóż się spać, dobra. Mamy położyć się spać. A dobra, tu jest łóżko. Przepraszam was. Kładziemy się spać. I przytulamy się do poduszki i czekamy. Dobrze, po naprawdę długim oczekiwaniu, muszę przyznać, podchodzimy do poduszki i bierzemy nagrodę. Ja biorę z punktami doświadczenia i dostajemy jakąś losową zabawkę. O, ja dostałem cymbałki, bo jestem cymbałem. Dostałem poduchy, które będę musiał wyrzucać, bo ich nie potrzebuję. I dostałem piżamę męską i to jest ten strój, który tutaj widzicie. No, sorry, ale ja to zniszczę, bo ja nie mam miejsca w tym eku i nie potrzebuję takich pierdółek. To też zniszczę, bo to w ogóle nie leczy. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam wesołego
Mikołaja, bo to jest najważniejsze. I widzimy się w następnych solucjach. Do zobaczenia. Cześć.